wynikiem tych prac to jest opis bitew, które są na grobie nieznanego żołnierza, a nie są skupione tylko i wyłącznie wokół Bitwy Warszawskiej, ale tak naprawdę w różnych miejscach na tak zwanych kresach II Rzeczpospolitej lub w ogóle Rzeczpospolitej. Wydana publikacja teraz trafi do częstochowskich szkół. A dlaczego warto sięgnąć do tego opracowania? Chociażby dlatego, że często zapominamy o tym, że częstochowianie też bardzo mocno uczestniczyli w wojnie 1920. Może pod samą Warszawą tych częstochowian nie mamy. Natomiast no właśnie, jedna z najsłynniejszych bitew wspominana jako tak zwane polskie Termopile roku 20, to są dwie bitwy. Bitwa pod Zadwórzem niedaleko Lwowa, a druga bitwa to jest bitwa pod Dytjatynem, którą między innymi toczyły oddziały artylerii, ale też oddziały, którymi dowodził generał Stanisław Burchard Bukacki, wtedy chyba w stopniu pułkownika, który stał na czele 8 Dywizji Piechoty. I chcemy tak naprawdę w tej publikacji też te wątki częstochowskie mocno przypomnieć, żeby tak naprawdę pokazać nam, częstochowianom, że Częstochowa bardzo mocno angażowała się właśnie w 1920 roku, a oczywiście mamy dzisiaj stulecie wojny 1920 roku.